Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, bardzo nam miło, że tyle osób do nas dzisiaj przyszło na nasze spotkanie, podczas którego będziemy realizować projekt, który otrzymaliśmy, jeśli chodzi o fundusze, od prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a projekt nazywa się Trzecie Ostrowskie Senior Festival z merkomeną nie tylko na tym część czwarta. Od samego początku, jeśli chodzi o ten festiwal, i o Senior Festival i o to spotkanie o takim charakterze, od samego początku realizuje, koordynuje pan Krzysztof Pogórkiewicz, którego serdecznie witamy. Dodam tylko jeszcze, że tym razem ten festiwal odbywa się w atmosferze szczególnej, jako że jutro mamy naszą uroczystość jubileuszową, pięciolecia działalności, istnienia, tak to będzie się nazywało, Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość jutro jest od godziny 10.30 i zaszczyci minister pracy i polityki społecznej, jako że uniwersytety w Polsce koordynuje właśnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. A więc też, jeśli tu są Państwo, Panie i Panowie, prawda jest, jutro będzie na naszej uroczystości minister, no i będziemy mogli się z nim spotkać. O, dziękuję bardzo, korzystając z tego, że dorwałem się do głosu, co nie jest łatwe. Państwo pozwolą, bo Państwo lubią, jak im się pozwala, że przywitam również i ja Państwa serdecznie i podziękuję, że dzięki Wam ten projekt po prostu istnieje, dlatego że no bez Was czym on by był? No, nawet gdybyśmy zaprosili tutaj, ja wiem, no, uznanych poetów, czy literatów, czy uznanych wykonawców, to i tak niewiele by dało, by było to dla nas kolejny tylko koncert, a tak możemy coś sami stworzyć i myślę, że to jest właśnie dobre dla nas, dla miasta, dla naszego środowiska. Ale ponieważ, no niestety, każdy konkurs musi być jakoś oceniony. Dlatego Państwo pozwolicie, że przedstawię dzisiejszych oceniających, czyli mówiąc po angielsku jury. Przewodniczącym oczywiście jest prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie, pan Józef Koza. Członkowie jury to pani Aleksandra Kiełbszabuła. Pani Elżbieta Mikołajczyk. Sekretarzem jest pani Ola Biegańska. I najładniejszy z całego jury pan Kazimierz Gabryś. Szanowni Państwo, my postanowiliśmy to dzisiaj zrobić tak, że najpierw będą prezentacje literackie, następnie zrobimy sobie przerwę na kawę i ciacho, które nam się słusznie należy, a następnie będą występy wokalne. Po wysłuchaniu tych, mam nadzieję, przepięknych prezentacji przejdziemy wszyscy do Ostrowskiego Centrum Kultury, gdzie na holu jest przygotowana wystawa prac plastycznych, obrazów, rękodzieła. I tam sobie obejrzymy to wszystko przy szklance dobrego francuskiego wina i następnie, kiedy Państwo się nasycą widokiem prac plastycznych, ogłosimy werdykt i wręczymy niewątpliwie słusznie przyznane nagrody. I co czasem mi się podoba. Ponieważ osobiście nie przybył i nie może zaprezentować swojego dorobku, funkcję lektora pełni dzisiaj pan Czesław Mieciak, którego zapraszam serdecznie. I jeżeli ktoś z Państwa się na przykład stremuje i nie będzie chciał wygłosić swojego wiersza, pan Czesław to doskonale uczyni. A więc słuchamy pierwszej prezentacji. Jeden wiersz, tylko ponieważ one są bardzo długie, a kawa już jest nadana z tym. Grzegorz Lewkowicz, co tu jest granie, panowie? Kiedy na szklanym widzę granie transmisję z sali sejmowej, na usta ciśnie się wciąż pytanie,
Co to jest grane? Gdy są dyskusje nad ustawami, budżet, oświata lub zdrowie, sejmowe ławki świecą pustkami. Gdzie się chowacie, panowie? Polskie diety chętnie bierzecie współcześni polscy hrabiowie. Co dla narodu w zamian dajecie? Niepewną przyszłość, panowie. Czy więc nie lepiej na posiedzeniach, siedząc w kawiarni sejmowej, udoskonalać sztukę rządzenia, zamiast się kłócić, panowie? Rodzą się nowe nomenklatury, bogacą się wspaniaczkowie. Nie można zatkać w budżecie dziury, w ustawach luki, ba wszyscy dość mają mistyfikacji w rządzie i w sali sejmowej. Polacy głodni są demokracji, ale nie takiej, panowie. Następny z piszących naszych kolegów z Uniwersytetu III wieku to Marian Obst. Przyznam się, że pierwszy raz czytałem jego wiersze, no ale kiedyś musi być pierwszy raz, nawet wcześniej. Marian Obst. Czas. Czas to miłość. Czas to szczęście. Czas to uniesienie przeznaczone dla bliskiej osoby. Czas to uśmiech. Czas to radość. Czas przywołuje humor i śpiew. Czas goi rany. Czas goi smutek. Czas zapomina o cierpieniu i bólu. Czas to powaga. Czas to żal. Czas przywołuje wiele łez. Mija dzień, mija rok. Mija twoje życie. Przywróć czas chwilą wspomnień. Usiądź, pomyśl o szczęściu i radości. Przecież jesteś, bo czas. Pani Danuta Dąbrowska, czy jest dzisiaj z nami? Jest, to bardzo serdecznie proszę. Wiersze, które pani nam tutaj przysłała, to epitafium dla rodziców i pożegnanie młodości. Zapraszamy serdecznie. No brawa, żeby na duchu podnieść. O, proszę bardzo. Jeden proszę odczytać. Nie? Czytam ten epitafium dla rodziców może. Przeczytam wiersz ta epitafium dla rodziców. Coś we mnie tchnęło, psy się przemieniło. Dążam za tobą, za twoją osobą. Mamo, już cię nie zobaczę, więc tylko płaczę, by ukoić ból, który w serce moje się pluł. Kochałam cię bardzo, lecz nie powiem ci już tego. Więc żegnaj mamo, żegnaj tato. Nauczyliście mnie samodzielnie żyć i modlić się i przepraszać. Dziękuję wam za to. Przechodzimy do prezentacji wokalnych. No co, może żeby się rozśpiewać, bo na pewno będziemy wspólnie śpiewać z wykonawcami, to może nawet la 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 la. Jeszcze raz. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. No nie, z zawodowcami mam do czynienia, brawo. Pan Stanisław Jasecki, pierwszy nasz wykonawca. Jednego z nich pozwoliłem sobie popełnić tekst, celowo użyłem słowa popełnić, ponieważ należał mi do Zmiłosza czy Szymborskiej, więc efekt mojej dość siergiężnej twórczości. Mimo wszystko ośmielę się Państwu zaprezentować. Jest to temat troszeczkę związany jak gdyby z uniwersytetem, ponieważ ja króciutko miałem przygodę z uniwersytetem i starałem się troszeczkę jak gdyby nawiązać w słowach do tego. Nie na tym wydział poruszamy. No to co, robimy to jak w szansie na sukces? Brawa i zaczynamy. Przeleciał jakby z lata czasu, aby wciąż tacy sami.
jesteśmy razem tutaj na. Ostatnia prezentacja, jeszcze tylko dodam, że jest to z programu, z którym wczoraj byliśmy z całym zespołem na Wielkopolskich Przyglądach Artystycznych Uniwersytetu III Wieku w Międzychodzie, gdzie wzięliśmy Grand Prix. Chociaż właściwie w naszym wieku powinien nam przydzielić Grand Prix. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wokalnym. Cicho. Dla pana Stanisława Piaseckiego. Panie Stanisławie. Ale Stanisław ładnie omawiał. Dla państwa za zajęcie drugiego miejsca w konkursie wokalnym Krystyny i Jacka Kasprzaków. Państwo to już chyba wpadniecie w nauk, bo w zeszłym roku też drugie miejsce, tak? Kto trzecie miejsce w konkursie wokalnym? Wraz z dyplomem, statuetką i nagrodą dla pana Piotra Rotermunda. Za poderwanie ludzi do zabawy. Proszę bardzo. Gratuluję serdecznie i już daję nagrodę. Przechodzimy do literatury. Dyplom dla pana Piotra Fołczyńskiego za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii literatura. Nie ma Piotra. Dla pana Grzegorza Lewkowicza za zajęcie drugiego miejsca. Dyplom dla pana Jerzego Gnerowicza, też go nie ma, za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii literatura. A teraz właśnie proszę o podejście tutaj do mikrofonu pana przewodniczącego Rady Powiatu, albowiem nastąpi wręczenie najważniejszej nagrody, czyli nagrody Grand Prix. Proszę o ciszę, nabranie powietrza i nagroda Grand Prix dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.
tą nagrodę odbiera pani, tak? Tą nagrodą jest artystyczny obraz. Taki oto. Jak widzicie państwo, to jest Antoni. Także gratulujemy serdecznie. Proszę o przekazanie pani dyrektor, że trzymamy kciuki i dziękujemy. Bo to jest za udział w naszym projekcie od pierwszej edycji i za wysoki poziom prezentacji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję jurorom.